Nazywam się Anna Sławianowska-Morawiec, jestem mamą chorego na mukowiscydozę. Koszty utrzymania chorego i leczenia w warunkach domowych są bardzo duże. Dochodzą do tego koszty antybiotyków, leków na stałe do przyjmowania. Duże koszty też pokrywamy ze względu na przyjmowane odżywki. Większość dzieci ma niedowagę. Wiadomo, że to po prostu osłabia organizmy. To są duże koszty. Proszę wierzyć, 2500, 3000. To są takie koszty. Mało tego, niektóre osoby nawet więcej ponoszą, bo to są sprawy indywidualne. Każdy pacjent ma inne koszty utrzymania w warunkach domowych. Nie ukrywam, państwo troszeczkę nam pomaga, refunduje, ale to są i tak przy tej chorobie znikome po prostu dotacje. My, jako rodzice chorych pacjentów, musimy no niestety szukać tej pomocy i to bardzo dużej pomocy finansowej, żeby utrzymać to leczenie w warunkach domowych. W mojej akurat sytuacji tutaj koszty odżywek do warunków domowych 1500 zł. Antybiotyki, wiadomo, że w tej chwili, no nie chcę tutaj podawać, na jakim preparacie jest mój syn, ale no jest akurat ten antybiotyk refundowany, ale jeżeli po prostu wymaga w danym momencie na przykład osłabienie organizmu, to są dodatkowe koszty. To jest i 1000 zł, bo to w zależności jaki preparat zostanie zalecony po prostu przez lekarzy. Także mówię, warunki domowe, leczenie chorego są bardzo duże. Antybiotykoterapia w warunkach domowych najlepsze rozwiązanie dla naszych dzieci. Ja uważam, że nie zawsze ten pacjent wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, a wiadomo, że to jest w pewnym stopniu zagrożenie dla tych pacjentów. Zagrożenie przed innymi infekcjami, bo szpital to jest skupisko różnych bakterii. W warunkach domowych i po prostu nie odłącza się od rodziny, ma lepszy kontakt, co jest po prostu wpływa na lepsze leczenie i szybkie leczenie w warunkach domowych. Pacjenci, którzy przebywają w szpitalu, nie zawsze mogą liczyć na izolację. Nie zawsze szpital ma po prostu takie możliwości, nie zawsze w danym momencie jest taka sytuacja, bo jest na przykład akurat dużo pacjentów na oddziale, więc nie zawsze można stworzyć takie warunki izolacji. Rehabilitacja w warunkach domowych, żeby po prostu wszystkie funkcje spełnić zgodnie z zaleceniami lekarzy 4,5 godziny w ciągu doby. To jest, uważam, bardzo dużo. Jeżeli jest to dziecko i jeszcze jest aktywne dziecko, chodzące do szkoły, to po prostu ucieka nam ten czas w skali doby. Gdyby była taka możliwość rehabilitanta dochodzącego do domu, to jest najlepsze rozwiązanie. Ten pacjent po prostu będzie pod kontrolą. Ja nie mówię, żeby go po prostu zupełnie kontrolować, ale po prostu lepsza motywacja do wykonania rehabilitacji.